Dzień dobry. Witajcie. Witajcie przede wszystkim kobiety, bo czuję, że tutaj najwięcej kobiet przychodzi, by spotkać się ze mną. Przychodzę dzisiaj, by podzielić się z wami tym, jak się czuję, jak odczuwam sytuację, która ma teraz miejsce w Polsce. Witajcie, kochani. Dajcie znać, jak się czujecie, gdzie jesteście. Cześć, Kasia. Cześć, kochani. Uff, dużo się dzieje, prawda? Dzieje się bardzo, bardzo dużo na wielu, wielu poziomach. I ja bardzo długo się zbierałam do tego, żeby wyjść tutaj na Instagramie i na Aleksandra Capella Universum na Facebooku, bo jestem tutaj na tych dwóch kanałach i podzielić się z wami, ponieważ tak naprawdę nie mam za wiele do powiedzenia. Natomiast chciałam przyjść i podzielić się z wami przede wszystkim tym, że wspieram całą prawdę, która teraz wychodzi poprzez kobiety, ale nie tylko, także poprzez mężczyzn. Całą transparentność, która narodziła się z tej sytuacji. To, co ja obserwuję, to przede wszystkim dwa żywioły: ogień i wodę. Bardzo głęboko czuję, że wody tej planety oczyszczają się. Ja jakiś czas temu zrobiłam live'a na temat wody i modlitwy do wody, którą wznoszę przez 21 dni. I czuję, jak ta modlitwa działa, czuję, że ona działa na całym świecie i że naprawdę zaczynamy dostrajać się do transparentności, do czystości, do przejrzystości, do prawdy w nas. I wszystko to, co gdzieś te wody zanieczyszczało wody naszych ciał, naszych krwi, to cały ten brud zaczyna opadać na dno, opadać, ta woda zaczyna być transparentna. I ostatnie wydarzenia czuję jak taki kop, jak się wchodzi do jeziora i cały ten muł się podnosi. I on po prostu jest widoczny i już nie ma przed czym uciekać. I też czuję bardzo dużo ognia, dużo konfrontacji i myślę sobie, że to wszystko jest bardzo dobre, że to wszystko jest bardzo dobre. Ja wiem, że to nie jest łatwe, że dla wielu z nas to nie jest łatwe. Natomiast to, co czuję gdzieś głęboko w sobie i czym pragnę się podzielić z wami, to to, że czuję, że to jest dobre, że to idzie w stronę prawdy, po prostu. Prawdy i integralności nas jako ludzi na tej ziemi. I tutaj na Facebooku na razie, bo jeszcze na Instagramie nie jestem w stanie tego zrobić, podlinkowałam kilka miejsc, do których bardzo Was zapraszam. Widziałam, że Caro Acabal robi bardzo piękne kręgi raz codziennie, każdego dnia w tym tygodniu. I polecam, jeżeli potrzebujesz wsparcia, czy potrzebujesz podzielić się tym, jak przeżywasz ten czas, to myślę, że przestrzeń, którą tworzy Caro Acabal, jest piękną przestrzenią do bycia z kobietami. Podlinkowałam też post, który bardzo mnie dotknął, jeżeli chodzi o to, co to znaczy, kiedy w kobietach rodzi się wojowniczka i jak możemy na to spojrzeć. I zapraszam Was do przeczytania tego posta, on tutaj jest podlinkowany. Podlinkowałam też kilka instagramowych profili, które polecam. I live'a Pani swojego czasu, który czuję też, że jest piękny i bardzo poruszający. I to, co najbardziej mnie dotknęło w tym live'ie, i też zapraszam do obejrzenia go, to właśnie to, byśmy się nie oceniały teraz w tym czasie, byśmy nie oceniały tego, w jaki sposób przeżywamy te okoliczności, które mają miejsce, ponieważ ja czuję, że ta ustawa, która weszła, ale nie tylko, cała ta. Wow. Cała ta sytuacja związana z COVID-em i z ekonomią i polityczna, wszystko to jest tak potężne i dotyka tak głębokich, fundamentalnych praw, o które opieramy naszą rzeczywistość i wiele, wiele iluzji tej rzeczywistości, że każdy człowiek, każda kobieta reaguje na to w taki sposób, w jaki potrzebuje zareagować. I każda z nas, szczególnie mówię do Was kobiety, reaguje w taki sposób, jaki
potrzebuje, by został zamanifestowany poprzez jej ciało, poprzez jej głos. I w zależności od tego, gdzie każda z nas jest ze sobą, gdzie każda z nas jest w relacji z gniewem, w relacji z konfrontacją, w relacji z prawdą, z stawianiem granic, to taka będzie też postawa wobec tego, co się dzieje. Każda z nas w swój indywidualny sposób stawia się do tego, co się wydarza. I ja czuję bardzo, bardzo dużo wdzięczności, zarówno do tych kobiet, które idą na barykady i protestują, i trąbią, i noszą maseczki z błyskawicą. I czuję dużo wdzięczności do tych z Was, które po prostu dalej kontynuujecie swoją pracę, ponieważ ta praca wnosi bardzo dużo już od dawna, dawna. I czuję też bardzo dużo wdzięczności do tych z Was, które płaczą, które pozwalają, by wody się oczyszczały poprzez ich ciała, które puszczają napięcia z ciała, które są w poddaniu. Czuję bardzo dużo wdzięczności do wszystkich tych łez, które teraz są wypłakiwane i które oczyszczają całe kolektywne pole kobiet. Czuję wdzięczność za gniew, za smutek. Czuję też wdzięczność za bezsilność, za to, że pozwalamy sobie na bezsilność, na to, by na chwilę zatopić się w takim, nie wiem, w takim totalnym poddaniu, bo czuję, że właśnie wszystkie z tych postaw, one wnoszą coś w nasze doświadczenie. I to, co dla mnie jest takie najważniejsze, to to, żeby być w swojej transparentności, by naprawdę każda z nas, ja sama też ze sobą staram się z tym być, każda z nas była w takiej szczerości ze sobą, jak się czuje, co przeżywa. I byśmy nie bały się pokazywać tego, jakim to dla nas jest. Takim, jakie to właśnie jest. Totalnie bezwstydnie. Byśmy się wyeksponowały się przed wielkim misterium, przed wielką tajemnicą, ponieważ czuję, że teraz te słowa, wielka tajemnica, którymi ja nazywam życie wielkiego ducha, czy innymi słowy Boga, ta wielka tajemnica to są naprawdę piękne słowa, które określają wielkie misterium życia, którego doświadczamy. My naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi, nie wiemy, co się wydarza. Ja czuję, że nie wiem, nie mam pojęcia. I to, co mi pozostaje robić, to eksponować się przed tym wielkim misterium z całą prawdą, którą jestem. I przed Wami także. I po prostu ufać w prowadzenie. Ponieważ tak jak wiele z Was, pięknych kobiet, mądrych kobiet wnosi na Instagrama i na Facebooka, ja sobie oglądam też Wasze live'y, czytam Wasze posty, wnosicie, że to jest cykliczne, że to się już powtarzało, powtarzało się wiele razy, strajki kobiet, nasza walka o prawa. I cykliczność, ona dla mnie się odbywa w taki sposób, natomiast po kręgu, ale cały czas wzrastamy, ponieważ nasza świadomość cały czas wzrasta, my ewoluujemy, cały czas ewoluujemy. Więc we mnie jest bardzo dużo zaufania do tego, że cała ta konfrontacja, której teraz możemy doświadczyć, ona służy wzrostowi, ponieważ bez konfrontacji nie ma wzrostu. I ja przez wiele, wiele lat obserwuję na różnych warsztatach, a szczególnie na tym warsztacie, który był w ten weekend, ponieważ w ten weekend byłam na warsztacie rozwojowym, na bardzo głębokiej pracy, która obejmowała także praktyki tantryczne. Obserwowałam tam, jak głęboko zakorzeniony jest w naszej świadomości, w naszym ego, w naszych ciałach także, lęk przed konfrontacją. I to, co teraz się wydarza gdzieś na zewnątrz, tak jak ja to widzę, to jest manifestacja tego, co od dawna było tłumione wewnątrz. Wewnątrz wielu, wielu kobiet w kolektywnym polu, jeśli nie w każdej z nas. Ponieważ i czuję, że ta manifestacja konfrontacji, tego, że jesteśmy w stanie wyjść i się skonfrontować, nie wiedząc, co będzie dalej, jest przepięknym procesem uzdrawiania, za który jestem bardzo wdzięczna i podziwiam z całego serca wszystkie kobiety, które pozwoliły sobie stanąć do tej konfrontacji i pokazać siebie, wyeksponować w całym gniewie, w całym wkurwie, w całym smutku, w całej rozpaczy, we wszystkim tym, co przeżywacie teraz. Więc za tą ekspozycję, za to eksponowanie siebie z otwartym serduchem, z mięśniem na wierzchu, z waszymi macicami na wierzchu,
w ciele, duch każdej kobiety, która jest tam na barykadach, jest głęboko w ciele i ona staje tam w sobie taka, jaka jest, z krwi i kości. I za to bardzo dziękuję Wam. Bardzo. Czuję dużo, dużo wdzięczności przede wszystkim. Czuję, że ten czas od marca tak naprawdę już, to jest taki czas, kiedy my jako ludzie kolektywnie uczymy się transparentności, uczymy się słuchać prawdziwie, uczymy się cierpliwości, uczymy się zwalniać do siebie samych. Ponieważ potrzebuję zwolnić do siebie, by usłyszeć siebie naprawdę, by poczuć moje ciało naprawdę, by głęboko zanurzyć się w to, kim jestem, jakie jest moje doświadczenie. Cześć kochana, cześć Samia, cześć Marta, cieszę się, że jesteście. I jest to piękny czas, jest to trudny czas, jest to czas wojowników z serca, ja to bardzo czuję, też czułam to na tym warsztacie, na którym byłam w ten weekend, dokładnie wtedy, kiedy wybuchły strajki. I we mnie też narodził się gniew, narodził się we mnie też bardzo potężny smutek, kiedy usłyszałam informacje ze świata. Natomiast byłam w takiej przestrzeni z takimi ludźmi i z takimi narzędziami, które pozwoliły mi bardzo głęboko zanurzyć się w siebie i rozpoznać, że wszystko to, co na zewnątrz, jest tak naprawdę wewnątrz mnie, że cała ta wojna jest wewnątrz mnie, że ona, to co się dzieje na zewnątrz, ja nie jestem oddzielna od innych kobiet, ja cały czas jestem w kolektywnym polu wszystkich kobiet, więc nawet jeżeli myślę sobie, że ja zrobiłam tutaj swój kawałek pracy, bo nie wiem, rozwijam się duchowo od dawna, to nie ma to tak naprawdę znaczenia, ponieważ my jesteśmy tutaj wszystkie razem i jesteśmy kolektywnie na tej ziemi i nie możemy się odciąć, nie mogę się odciąć od żadnej z Was, jesteśmy razem, więc każda emocja, każda niedostrojona częstotliwość do prawdy o nas jest też moją też częścią niedostrojonej częstotliwości do prawdy o mnie. I to, co mogę zrobić, to, co czułam na tym warsztacie w weekend, to, żeby przyjąć wszystko to, co mogę przyjąć na dany moment i objąć to we mnie. Cały patriarchat, który jest we mnie, całe wszystkie nadużycia, które ja stosowałam wobec innych kobiet, wobec mężczyzn, wobec ich wewnętrznych kobiet, całe wszystkie nadużycia, które stosuję wobec samej siebie, wobec mojego ciała, co mogę zrobić, by zintegrować ten lęk przed konfrontacją, by go prawdziwie przyjąć i by wybrać, wyjść z niego i skonfrontować się. I nie tylko wtedy, kiedy rzeczywistość na zewnątrz już tak napiera, że po prostu muszę się otworzyć i muszę się skonfrontować, tylko jak mogę żyć, w jaki sposób mogę żyć, by na co dzień, codziennie pozwalać sobie na konfrontację, by codziennie stawać do konfrontacji, by codziennie brać odpowiedzialność, czyli odpowiadać, konfrontować się ze wszystkim tym, co się wydarza, bo dla mnie konfrontacja nie jest o walce, dla mnie konfrontacja jest o tym, że staję wyeksponowana przed wielkim misterium, przed drugą kobietą, przed mężczyzną, przed doświadczeniem, które się rysuje naprzeciw mnie i jestem w stanie nie uciekać, nie wybierać lęku, a wybierać miłość. I to, co mam na myśli, mówiąc miłość, to nie miłość w sensie uczucia, bo w moim odczuciu skończył się już czas czucia miłości czy czucia wdzięczności. Dla mnie teraz jest to czas o robieniu miłości i robieniu wdzięczności. I nie zawsze robienie wdzięczności i robienie miłości jest takie piękne i takie miłe i takie przyjemne i takie serdeczne, że och, och. Czasami robienie miłości to pójście na barykady. Czasami robienie miłości to skonfrontowanie się z czymś, co jest naprawdę, naprawdę trudne. Czasami robienie miłości to stanięcie naprzeciw kobiety, z którą ma się od dawna konflikt i powiedzenie przepraszam. I ja czuję, że to jest dla mnie o tym czas. O jeszcze głębszej integralności, jeszcze głębszej spójności z tym, kim jestem, z tym, w jaki sposób żyję, jakie relacje tworzę, na ile w nich jestem prawdziwa,
na ile staję do siebie samej codziennie, na ile wybieram to, co czuję w każdej chwili i jestem w stanie stanąć za tym z całą złością, z całym smutkiem, z całym też pokojem i wdzięcznością, jeżeli one akurat są żywe. Więc kochane, z całego serca Wam dziękuję, wszystkim kobietom, które jesteście, za Waszą transparentność, za wszystko to, co wnosicie do tej rzeczywistości. I dziękuję też Wam, mężczyźni, za to, jakie brzemię bierzecie, byśmy my mogły się odrodzić do naszej kobiecości, bo jest to potężne brzemię. Dziękuję. Marta pisze, tak bardzo to czuję, jestem za granicą, a czuję to, co się dzieje bardzo głęboko i mimo tego, że słyszę głosy, że przecież mnie to nie dotyczy. Zaraz zobaczę. Dzielcie się, kochane, jeżeli chcecie się czymś podzielić, to ja już będę teraz czytała komentarze. Że słyszę głosy, że przecież mnie to nie dotyczy, bo żyję w kraju, gdzie mam prawo decydować o swoim ciele i podejmować swoje decyzje w tej kwestii. Jednak ja czuję ten kolektywny ból i złość, ale nie czuję strachu, czuję dumę. Czuję, jak energia się łączy, rozprzestrzenia i czuję, że jest to samo, tak samo moje, jak innych kobiet, których dotyka to bezpośrednio. Aha, Samia. Szkoda, że prezydent w swoich orędziach nie mówi o tych kwestiach. Marzę o świecie, gdzie kobiety będą przemawiać do całych społeczeństw. Robimy to, kochana. To znowu jest dla mnie... Ja słyszę ciebie i też mam ten głos. Oczywiście, że mam ten głos. Tego wkurwa też na to, jak to jest. Natomiast... To się dzieje. To się dzieje w takim tempie, w jakim się dzieje, w jakim my, jako ludzie, kolektywnie, jesteśmy w stanie przyjąć te części do siebie. I nawet jeżeli ja przyjmuję wszystko to, co jest na zewnątrz, nawet jeżeli staję, biorę udział w warsztatach, jeżdżę do Ameryki Południowej, zatapiam się w rośliny, w pole morfogenetyczne, by przyjąć jak najwięcej, by moja świadomość się rozwijała, to zawsze staję na końcu w tym punkcie, że nie jestem tu sama, że to nie jest tylko o mnie, że jestem połączona ze wszystkimi i że to nie ma znaczenia, że to nie ma znaczenia, że tak naprawdę wszystkie jesteśmy razem i wszystkie razem to robimy i każdy robi tyle, ile może i to jest niesamowite, jakie brzemię biorą mężczyźni, to jest niesamowite, jakie brzemię biorą te istoty, które siedzą w tych orędziach, o których ty mówisz, w tym rządzie. Bo tutaj w naszym doświadczeniu ziemskim to wszystko tak długo trwa i brakuje nam cierpliwości, ale kiedy spojrzymy na to dużo, dużo szerzej, to jest to naprawdę mgnienie, to co się wydarza. I czuję, że ta gra, która się tu toczy, ona musi się toczyć tak długo, aż każdy z nas przyjmie to, że nie ma oddzielności, że nie ma żadnego dualizmu, że jesteśmy w przestrzeni non-duality. I o tym jest ta rzeczywistość. Ona jest o dualności, więc ta gra będzie się toczyć. I jak się zachować wobec tego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To, co mi przychodzi, to właśnie prawda i transparentność w tym, jakie to jest dla mnie teraz. Niezależnie od tego, jak to jest głupie, jak bardzo jestem, nie mam nic mądrego do powiedzenia. Ja też tu dzisiaj przyszłam i pomyślałam sobie, że wow, nie mam nic mądrego do powiedzenia. I jestem też zestresowana tym, że wychodzę, że się odkrywam z tym, jak się czuję, że ktoś powie, że powiedziałam coś za bardzo albo coś za mało. Nie wiem. Wiem na pewno, Samia, i bardzo Ci dziękuję za całe... za całą Twoją mądrość, którą wnosisz, którą szczytujesz z pola kobiet i którą jesteś w stanie transmitować dla wszystkich kobiet poprzez siebie. To mądrość o tym, że wszystkie my jesteśmy wiedźmami, że wszystkie my jesteśmy tymi czarownicami, które były palone na stosach, że wszystkie my mamy tą mądrość, mamy to połączenie z naturą, to połączenie z życiem, że my jesteśmy tym życiem, że my jesteśmy tą naturą. I że tak, kropka, bardzo Ci za to dziękuję, za to, że transmitujesz całą tą wiedzę i że teraz właśnie w tych okolicznościach tak wiele, wiele kobiet słyszy też ten głos, który tak naprawdę jest w ich wnętrzach, że jestem, mam moc i mogę stanąć w całej tej mocy, nawet jeśli grozi mi to więzieniem. Wow.
Dzięki, kochana. Dziękuję za Twój głos. Jestem z Wami, albo raczej z całym sercem. Z nami całym sercem, tak. Dzięki, Joanna. Się wzruszyłam. Też tak czuję pięknie, że o tym mówisz i o tym, że każda z nas ma coś do zrobienia. Jak nie może być na protestach, na swoim podwórku. We are one. No dokładnie, dokładnie. Każda z nas robi to, co może zrobić. Ja też na przykład czułam, że z całym szacunkiem do całego gniewu, naprawdę, do całej akcji jej tego wypierdalać, naprawdę z całym szacunkiem, bo znam to miejsce, bardzo dobrze znam to miejsce gniewu i niezgody. I równocześnie na przykład dzisiaj, kiedy poczułam sobie tą sytuację i co mogę zrobić, to co mi przyszło i to co zapisałam sobie w swoim notatniku, bo piszę sama ze sobą, to, że okej, co ja mogę wnieść. I to co mi przyszło, to zobaczyłam te wzburzone wody na zewnątrz nas, że wody życia, bo tak to widzę poprzez wody życia są naprawdę wzburzone, naprawdę cały ten muł, to wszystko jest na wierzchu. Po prostu wow, i że jaką wibrację ja mogę wnieść, jeżeli bym to potraktowała jako ceremonię, na których tak często bywam, na których dzieje się cała ta magia, która jest tak widoczna i namacalna, jeżeli przerzucę tą przestrzeń ceremonii na tą rzeczywistość, która się teraz dzieje i gdybym zobaczyła ludzi w Ameryce Południowej, którzy siadają do ceremonii, w której otwierają przestrzeń między niebem a ziemią i byłaby taka wibracja tak wzburzonych wód, to co bym zrobiła, jaką wibrację chciałabym wnieść, by jaka wibracja byłaby wspierająca dla tego, co się wydarzy na zewnątrz. I to, co dzisiaj mi przyszło, akurat na ten moment, to było to, że chciałabym połączyć się z moim partnerem, z jego męskością, z moją kobiecością, pójść do niego i po prostu uspokoić nasze wody i stawać przed tym, że ufamy sobie nawzajem, ponieważ ja głęboko wierzę, że w mojej relacji, moja relacja jest pierwszą podstawową jednostką, jest obszarem, w którym ja manifestuję moje relacje odnośnie męskiego, odnośnie kobiecego, odnośnie patriarchatu, matriarchatu i staram się moją relacją dążyć do tego, by nastąpiła unia, by nastąpiła nie polaryzacja właśnie, a komplementarność między pierwiastkiem żeńskim a męskim. I nad tym pracuję w mojej relacji, więc wyjście naprzeciw mojego partnera z tą intencją, że właśnie możemy poczuć poprzez siebie, będąc ze sobą naprzeciw siebie, tą komplementarność, to zaufanie, to głębokie zaufanie w czymkolwiek, co czujemy. I po prostu oddychanie w tym, tak by te wzburzone wody mogły się uspokoić i bym mogła naprawdę ze spokojem dotknąć jego serca i by on mógł dotknąć mojego serca. To jest to, co mogę zrobić na ten moment z mojej przestrzeni, z mojego mikrokosmosu, by to rezonowało, wibrowało na cały makrokosmos. Ponieważ przede wszystkim, tak jak ja widzę rzeczywistość i tak jak ja widzę robienie miłości, doing love, działanie dla miłości, nie tylko jej czucie, czy działanie z wdzięczności, to jest świadomość tego, że to ja jako energetyczna istota tu i teraz, taka jaka jestem, z całymi emocjami, z moją świadomością, z moim ciałem, tym wibruję, tym jestem i to ma wpływ na całą rzeczywistość, która jest zbudowana wokół nas i każda z nas, tak jak teraz tutaj siedzimy, jesteśmy w 23 osoby, każda z nas wibruje jakąś częstotliwością i pierwsze, o co czuję, że należy zadbać, ja chociażby to wybieram dla siebie, to właśnie o tą częstotliwość, którą wnoszę. I co wnoszę, jakie to jest i czy chcę się tym dzielić i co mogę zrobić, by ta częstotliwość, ta wibracja, którą jestem, mogła być taka, którą ja czuję jako wspierającą. I jeżeli czujesz, że jest to na ten moment gniew i po prostu wyrzucenie z ciała wszystkiego, co tam już zalegało od dawna, jeżeli czujesz, że chcesz zaśpiewać pieśń z całej siebie, ze swojego brzucha, ze swojego łona, to rób to. Jeżeli chcesz walczyć, walcz. Jeżeli chcesz płakać i czuć smutek, to czuj smutek. Jeżeli jesteś w stanie uspokoić swoje wody, być w obecności, to zrób to. A jeśli chcesz mówić do innych, to mów. Tak jak czujemy, kochane. Tak jak czujemy. Wszystkie wnosimy. Wszystkie te kolory, które są właśnie potrzebne teraz. Dzięki, kochane. Patrzę sobie, czy tutaj jeszcze jakieś komentarze. Dajcie znać, czy chcecie się czymś jeszcze podzielić, to ja chętnie przeczytam.
Dajcie znać, jak się czujecie, z czym jesteście, jeśli macie ochotę. I też zapraszam Was też na krąg kobiet, tak w międzyczasie. Jeśli ktoś jeszcze z Was napisze, to teraz jest na to przestrzeń, chętnie przeczytam. A przy okazji podzielę się z Wami, że jakiś czas temu ogłosiłam to, że pragnę robić regularne kręgi kobiet. W objęciach mamy Luny, to są kręgi kobiet online. Teraz kolejny będzie 5 listopada, czyli dokładnie za tydzień, i na tym kręgu na pewno będzie przestrzeń na to, byśmy podzieliły się wszystkim tym, co czujemy, wszystkim tym, co w naszym łonie, ponieważ czuję, że wydarzenia tego czasu będą miały głęboki wpływ na to, w jaki sposób przeżywamy miesiączkę, w jaki sposób przeżywamy nasz cykl menstruacyjny teraz w tym czasie. Ja zawsze głęboko czuję wydarzenia kolektywne na zewnątrz. W tym, jak właśnie przeżywam swoją miesiączkę, będzie jeszcze bardzo ciekawa, jak to jest u Was, z czym będziecie, i za tydzień, jeżeli macie ochotę dołączyć, to są darmowe kręgi, to możemy zobaczyć się na Zoomie. Wydarzenie jest na Facebooku. W objęciach mamy Luny, krąg o miesiączce. I bardzo chcę już powrócić też ponownie do kręgów kobiet na żywo, tutaj w Ogrodzie Kreacji, gdzie teraz też siedzę w tipi. Natomiast jesteśmy teraz w remontach. Ja całą uwagę ostatniego czasu przekierowałam w to, by zbudować salkę, w której będziemy mogły zasiadać w większym komforcie, by czuć przyjemność, by móc się spotykać w przestrzeni, która jest wspierająca. Jak wiecie, też budujemy tutaj kopułę sferyczną, która już do nas płynie z Chin, więc będziemy też stawiać kopułę w zimę. Buduje się tutaj przestrzeń, w której pragnę się spotykać z Wami, kobiety, by się jednoczyć we wszystkich tych kolorach, którymi jesteśmy, w naszej prawdzie, w naszej transparentności. Więc no, na razie za dużo mnie tutaj nie ma na YouTube, ani na Facebooku, ani na Instagramie, ale jestem tu na tej ziemi i robię co mogę. Robię co mogę w kontakcie z ziemią, przygotowuję przestrzeń do tego, byśmy mogły się spotkać na głębi, naprawdę na głębi. Marta pisze: ja tylko napiszę, że kobiety, które mnie otaczają tutaj w Szkocji, stoją za nami murem i wspierają nas w naszych działaniach. W głowie im się nie mieści to, co się teraz w Polsce wydarzyło. Jest to dla nich totalna abstrakcja i coś, czego nie mogą pojąć. Dzięki, Marta. Dzięki za bycie przedstawicielką tamtych kobiet tutaj. Dobrze, kochane, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za to, że byłyście tutaj ze mną, że usłyszałyście mój głos. Zapraszam Was do tych linków, które już są na Aleksandra Capella Universum pod tym live'em. I tutaj za chwileczkę, jak opiszę tego live'a na Instagramie, to też będą te wszystkie linki. Dzięki, że jesteście, kochane. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za tak mocne kobiety w moim życiu. Otaczają mnie bardzo mocne kobiety. Kobiety z krwi i kości, z otwartymi sercami, pełne kreatywności. Inspirujmy się, kochane. Inspirujmy się nawzajem. Dzięki za to. Aho.